Boża i nasza. Witam Państwa bardzo serdecznie. W święta dzięki arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu spotkamy się z nieodżałowanym Janem Pawłem II. Warto szczególnie teraz, kiedy trzeba rozwiązywać wiele problemów, a chociażby wewnątrz kraju, brakuje go bardzo. Arcybiskup Jędraszewski uważa, że Jan Paweł II nauczał jak prorok. A więc mówił do przyszłych pokoleń Polaków. Dlatego stale trzeba tę naukę przypominać. A ja się pytam, dlaczego nie pokazuje się homili głoszonych podczas pielgrzymki papieża do Polski w 1991 roku, kiedy mówił do nas: To jest moja matka, ta ziemia. Polecam w świątecznym numerze bardzo dobry dodatek Europa Christi który w swoich treściach znakomicie polemizuje z obecnymi europejskimi trudnościami. Już jeden z tytułów wiele mówi. Czy jesteśmy gotowi do duchowej kontrrewolucji chrześcijańskiej? A przecież oprócz ducha jest jeszcze ekonomia podparta katolicką nauką społeczną, która może skutecznie przeciwdziałać nadużyciom kapitału. Jest nauczanie naszego Boga, Jezusa Chrystusa, które zawsze jest nauczaniem prawdziwie postępowym. Jest wciąż aktualna, a może jeszcze bardziej, Dzisiaj aktualna nauka Jana Pawła II. Polecam ciekawe i mądre artykuły przygotowujące znaczące wydarzenie roku 2018, a mianowicie II Kongres Europa Christi. Polecam również nasze świąteczne teksty o święcie z wstania, eschatologiczne Jeruzalem, czyli niebo dla każdego, list Piotra Iwickiego do Fryderyka Hendla, autora Oratorium Mesjasz i tekst o klęsce śmierci. Pracowała jeszcze do niedawna jako wiceprezes w firmie lotniczej Boeing Commercial Airplanes, pani Nicole Piasecki. Od jej osiągnięć nie tylko w dziedzinie lotniczej może się zakręcić w głowie Polka, o której z dumą pisze Witold Iwańczak. Co może nam powiedzieć chrześcijanom pobożny ateista, jakim jest znakomity dziennikarz włoski Giuliano Ferrara? W założonym przez niego piśmie Il Folio można przeczytać kapitalną analizę skandynawskich rajów. Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Islandia to wzorcowe demokracje, ale pod pozorem szczęścia kryje się tam wielka pustka. A co to jest tak zwana Katalońska Jasna Góra? To miejsce, które odegrało niemałą rolę w ostatnich burzliwych wydarzeniach w Hiszpanii. Po referendum niepodległościowym to m.in. opad sanktuarium w Montserrat prowadził negocjacje w Madrycie, aby uspokoić sytuację. Montserrat to wielki ośrodek pielgrzymkowy z kultem Czarnulki, chyba domyślamy się, o kogo chodzi. Skandal dotyczący. Molestowania seksualnego, który wstrząsnął amerykańskim przemysłem filmowym, to poważny problem będący w Hollywood przez lata tajemnicą poliszynela. Dlaczego bastion lewicowego światopoglądu stał się przytułkiem dla tak wielu zboczeńców? A może to nie zboczeńcy rządzą Hollywood, tylko cwane i cyniczne figury, a mają poprzez filmy ogromny wpływ na światową opinię publiczną? O polskich projektach. U niezależniających nas od rosyjskich dostaw gazu, o trudnych w tym względzie rozmowach z Unią, o sposobach likwidacji smogu, mówi minister Piotr Naimski, a wszystko to w cieniu afery szpiegowskiej Marka W, który przekazywał informacje Rosjanom o naszej energetyce. Siostry Jezusa Miłosiernego zbledzewa na stronach niedzieli. Prezentują się w pełnej krasie, a są to siostra Eliza Koszykarka, siostra Dorota z Wilna skrzypaczka i siostra Krystyna z Ameryki wokalistka. Jest co czytać, proszę Państwa. Niech Jezus z zmartwychwstały będzie nadzieją na życie wieczne. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłej lektury i szczęść Boże. Niedzielny konkurs modlitwa za ojczyznę. Przesyłajcie Państwo swoje modlitewne propozycje w intencji ojczyzny z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Konkurs z nagrodami. Może coś Niedziela Boża i Nasza.